słupscy radni zdecydowali o wymianie nieruchomości z Jerzym Malkiem. Odwiedziliśmy również drugie liceum ogólnokształcące w dniu jego 65-lecia i słupską szkołę policji, w której trwa konkurs na policyjny patrol roku. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy! Słupscy radni zdecydowali o wymianie nieruchomości z dwoma firmami należącymi do biznesmena Jerzego Malka. Miasto przejmie od niego działki okalające Słupski Park Wodny. Prowadzi do nich droga do akwaparku i wybudowano na nich parkingi. W zamian przedsiębiorca otrzyma miejskie grunty od strony ulicy Świętej Klary. Przeciw tej uchwale było część radnych, a swoje stanowisko w tej sprawie jeszcze przed głosowaniem wyraził radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Robert Kujawski. Radni opozycyjni chcieli, aby te kwestie rozstrzygnąć po wyborach i aby to nowi radni zajęli się tą sprawą. W ostatecznym rozrachunku miasto dopłaci biznesmenowi ponad 1 000 000 zł i podzieli się z nim kosztami notarialnymi. Ta transakcja to niechciana konieczność realizowana na mocy umowy prezydenta Macieja Kobylińskiego z przedsiębiorcą z 2012 roku. Według niej do końca tego roku Słupsk musiał uregulować kwestie nieruchomości, na których zbudowano parkingi i drogi do akwaparku. Bez tej zamiany nie można by realizować inwestycji. Jubileusz 65-lecia obchodzi drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku. Pierwsze zajęcia odbyły się dokładnie 7 września 1949 roku, a w latach 60. placówka uzyskała statut liceum. Podczas uroczystej gali wśród zaproszonych gości byli samorządowcy, przedstawiciele oświaty oraz poprzedni dyrektorzy szkoły. W krótkim przemówieniu obecny dyrektor Mariusz Domański pochwalił się osiągnięciami uczniów oraz ich nauczycieli. Wy także, szanowni państwo, mówię o dyrektorach szkół, zarówno gimnazjalnych, oraz gimnazjalnych, instytucji wspierających, mówię o władzach samorządowych. Wy też jesteście dla nas bodźcem do tego, aby móc się rozwijać. I ten rozwój tak naprawdę udowadniamy codziennie, żeby nie powiedzieć niekiedy co mocno. Bo wczoraj się dowiedziałem chociażby, że uczennica naszego liceum została wyróżniona tygodniowym pobytem we Włoszech na stypendium w konkursie związanym z fizyką. Gratulacje z okazji jubileuszu złożył w imieniu miasta Andrzej Kaczmarczyk, wiceprezydent Słupska. Ogromnym zaszczytem jest wystąpić przed wami przez tak utytułowany tak utytułowany szkoły. Jeszcze wystąpić w sposób mądry, kompetentny, podczas gdy wy reprezentujecie szkołę, która jest w ostatnim rankingu zajęła 16 miejsce w Polsce, a jest drugą w naszym województwie pomorskim. Najlepszą szkołą, najbardziej obleganą, której uczniowie odnoszą najbardziej spektakularne sukcesy, chociażby tak jak tutaj ulicy Rączy, o której mówił przeciwko pan dyrektor. Andrzej Kaczmarczyk wręczył dyrektorowi drugiego liceum ogólnokształcącego list gratulacyjny od prezydenta Słupska Macieja Kobylińskiego. 21. turniej par patrolowych rozgrywany jest po raz kolejny w Szkole Policji w Słupsku. W zawodach biorą udział funkcjonariusze wszystkich komend wojewódzkich, a także komendy stołecznej policji. Przez 3 dni policjanci będą rywalizowali w kilku konkurencjach teoretycznych, jak również praktycznych, przydatnych na co dzień w pełnionej służbie. Podczas naszej wizyty z kamerą mogliśmy przyglądać się zainscenizowanej scenie interwencji policyjnej. Bo to wszystko tak szybko się działo, bo ja szłam z
szła sobie pani z zakupów, tak? Tak, tutaj, w klatce, czy mnie zaatakował, Boże. Czyli przed wejściem do klatki, rozumiem, tak? Tutaj, no to tak szybko działa, nie jestem pewna. To znaczy tak, na spokojnie, gdzie miało to miejsce? Tutaj w klatce. W klatce schodowej, tak? Proszę, kochani, skoczyłam bardzo, to chyba bardzo ważne, nie macie tej torebki? Chwileczkę, o. Spokojnie, rzeczywiście. Uczestniczące w zawodach pary patrolowe punktowane są przez doświadczonych wykładowców policyjnych w uruchomionym w tym roku studiu dowodzenia. Turniej par patrolowych potrwa 3 dni i wówczas poznamy zwycięzców. Policyjny patrol roku.